To połączenie Fame MMA razem z Polskim Związkiem MMA. Jak to się stało, że doszliście do porozumienia i co chcecie w ten sposób uzyskać na rynku? No cóż, Fame został założony przez osoby aktywnie ćwiczące, związane ze sztukami walki, z MMA, z brazylijskim jiu-jitsu. Powstał pomysł zrobienia takiego show, to udało się zrealizować, pomysł się udał, tak, odnieśliśmy pewien sukces, nie ukrywam, również finansowy. Więc od samego początku na celu mieliśmy wsparcie tej dyscypliny, wsparcie amatorów. Taką możliwość dało nam właśnie stworzenie, wejście w projekt z Polskim Związkiem Mieszanych Sztuk Walki, czy jak gdyby wcześniej właśnie rozmowy z Almą, bo dopiero na tym etapie dowiedziałem się o powstawaniu Polskiego Związku Mieszanych Sztuk Walki. No, rozmowy były krótkie, tak? Nie wchodzimy sobie w żaden sposób w konkurencję, możemy sobie tylko pomóc nawzajem. Cieszę się, że udało się dojść do porozumienia i że możemy tu dzisiaj być i właśnie w taki sposób działać. Jaką rolę Fame MMA będzie odgrywało w tym związku? Stanowimy wsparcie z jednej strony finansowe, organizacyjne, również dzięki naszemu doświadczeniu i zasięgom medialnym, social media, promowaniu Polskiego Związku Mieszanych Sztuk Walki, ale i również samej dyscypliny sportu MMA. Także to jest właściwie ta strona. Jak wy się widzicie na tle całej Polski przy drugim związku MMA Polska i czy wy będziecie sobie wchodzić w drogę, czy będziecie się uzupełniać na tym rynku? Znaczy, przede wszystkim ten drugi podmiot, który istnieje na rynku, to jest Stowarzyszenie MMA Polska, które jakby, no tutaj prawnie jest to troszkę inna formuła. No ja mam nadzieję, że uda się gdzieś znaleźć porozumienie i albo współpracować, albo wspólnie funkcjonować jakoś na tym rynku. Mam nadzieję, że uda się uniknąć tutaj sytuacji konfliktowych, jak ta z nałożeniem się terminów i ja ze swojej strony na pewno jestem zainteresowany nawiązaniem dialogu i komunikacją tutaj i współpracą. W którym kierunku Fame MMA teraz będzie szło? Bo Polska już jest jakby zdobyta, tak? Jeżeli chodzi o te turnieje takie celebrytów. Zrobiliście małą ekspansję do Wielkiej Brytanii, badacie tam teraz rynek, za chwilkę będzie druga pewnie jakaś edycja, trzecia i tak dalej. Co dalej? Jakie są plany? Zobaczymy. Na razie bardziej w tym momencie skupiamy się na obecnej sytuacji w Polsce, zresztą sytuacji tak naprawdę i na świecie, ale związanej z problemami z koronawirusem. Także no niestety nasze ambitne plany dalszego rozwoju są w tej chwili pod znakiem zapytania ze względu na to, co się dzieje tutaj w Polsce i to przede wszystkim na tym musimy się w tym momencie skupić. Mam nadzieję, że ta sytuacja się wkrótce rozwiąże, wyprostuje, że nie dojdzie tutaj do zdarzeń, których się wszyscy obawiamy i gdzieś ta grupowa panika, która się rozsiewa, wkrótce zniknie i będziemy mogli spokojnie popracować nad kolejnymi wydarzeniami w Polsce, w Anglii, być może w Niemczech. Za 3 tygodnie w Częstochowie ma się odbyć 6 MMA. Czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że ta gala zostanie odwołana? Myślę, że prawdopodobieństwo, żeby ta gala w całości została odwołana, nie bierzemy tego nawet w tym momencie pod uwagę, jakkolwiek. Do gali jest 3 tygodnie, wiele się może zdarzyć. Tendencja wzrostowa ilości potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. Myślę, że nikt nie jest na tyle mądry, żeby przewidzieć, co się stanie za 3 tygodnie. Wariant, który bierzemy pod uwagę, który zmuszeni jesteśmy wziąć pod uwagę, to w przypadku oficjalnego zakazu organizacji imprez masowych, po prostu przeprowadzenie gali bez udziału publiczności, albo inaczej, zredukowanej ilości publiczności, po prostu do zaproszonych gości, mediów i być może jakiejś bardzo niewielkiej publiczności. Oczywiście z zachowaniem wszystkich rekomendowanych środków bezpieczeństwa, wymogów określanych przez odpowiednie służby. Czyli system zabezpieczeń, rozumiem, macie już przewidziany w razie czego? Tak, tutaj wspólnie z firmą FOSA, która wspiera nas od strony bezpieczeństwa i ochrony imprezy masowej. Firma bardzo doświadczona, która zajmuje się znacznie większymi imprezami,
imprezami, które odbywają się również już w tej chwili, gdzie takie środki są wdrażane, więc polegamy zupełnie na ich doświadczeniu i wiedzy. I na pewno wszystkie odpowiednie wymagane środki pojawią się również u nas. No, bezpieczeństwo przede wszystkim. Docelowo, jakby nie było koronawirusa, wszystko by było korrekt, tak? Ile tych gal chcielibyście organizować w roku? W tym momencie mamy zaplanowane nadal na pewno 3 wydarzenia, czyli 6, 7, 8 i być może jeszcze jedno, które no w tym momencie przygotowujemy. Zobaczymy, czy uda się to przeprowadzić. Oczywiście całe plany są uzależnione od tego, co się teraz będzie działo w naszym kraju i w Europie, na świecie. Zobaczymy. Ale to będzie 9? W sensie najpóźniejszy termin, czy my planujecie jeszcze wstrzelić się pomiędzy terminy, które już sobie gdzieś tam układacie? Nie, to raczej planowaliśmy imprezę gdzieś pod koniec roku, na przełomie listopada, grudnia. No zobaczymy, czy uda się to faktycznie przeprowadzić. Rozumiem. Docelowo, czy chcielibyście na przykład zorganizować jeden z turniejów na tak wielkich ośrodkach jak Stadion Narodowy na przykład, albo jakieś inne stadiony piłkarskie? A dlaczego nie? Ja myślę, że tutaj dużo będzie zależało jakby od rozwoju tego wszystkiego, ale jeżeli popatrzymy na tempo rozwoju, które udawało nam się utrzymać do tej pory, no to sky is the limit. Jak wam się rozwija Wielka Brytania teraz? No cóż, pierwsze wydarzenie w Wielkiej Brytanii, myślę, że udało nam się tam zaistnieć, zaznaczyć swoją obecność. Ja już wspominałem wcześniej, że powiedzmy, że nie wszystko udało się zrealizować tam, jak sobie to wymarzyliśmy, zaplanowaliśmy. No nie zmienia faktu, że na pewno będziemy podejmować kolejną próbę zaistnienia. Termin, w tej chwili pracujemy właśnie nad ustaleniem tego terminu. No kolejna rzecz, która staje niestety pod znakiem zapytania ze względu na rozwój sytuacji z koronawirusem, ograniczenia i sytuacja w Anglii na ten moment wydaje się być jeszcze trudniejsza niż w Polsce, więc no, ciężko jest coś pewnego powiedzieć. I pytanie ostatnie, irański Hulk zawalczy? Zobaczymy. Ja myślę, że tutaj sytuacja międzynarodowa z Iranem też ma istotne znaczenie. Na pewno jest to pomysł bardzo ciekawy. No cóż, te informacje się już pojawiały, więc no, potwierdzę, że mieliśmy takie rozmowy, że taka opcja istnieje. Nie było do tej pory żadnej decyzji co do przeciwnika. Tutaj różne koncepcje były brane pod uwagę, także zobaczymy. Chcielibyście angażować u siebie na galach mistrzów, medalistów, olimpijczyków? Jak najbardziej. Osoby, właśnie tak jak pan wspomniał, medaliści, olimpijczycy, to są osoby, które zdobywają już pewien poziom fejmu, nazwijmy to, tak, są mocno rozpoznawalne, więc w dużym stopniu wpisują się w ten klimat fejmu, tak, w ten typ zawodnika, którzy u nas występują, także jak najbardziej. Dziękuję bardzo za rozmowę.